Co to? Wiatrak? Nie, to super wydajna dwukierunkowa turbina wiatrowa, generująca tyle energii, żeby starczyło dla całej szkoły przez cały rok. Czyli duży wiatrak. Wybacz, siostro, ale dzisiaj wzrostatik zabłyśnie. Jedyne, co dzisiaj zabłyśnie, to podłoga, jak ją powycieram tobą. Nie teraz, Billy! Ruszamy dowalić Maxowi i Phoebe? Operacja sabotaż rodzeństwa startuje! Ale musimy tak na to mówić? Nie możesz mi trochę ustąpić? Tak, Billy grzmoto mocny. Co nam zademonstrujesz? To jest pan wiaterek. Mój wiatrak. Raczej super wydajna dwukierunkowa prądotwórcza turbina wiatrowa. Tak? Sorry, mój duży wiatrak. A do czego służy? Bo ja wiem. Chyba nasz Billy, mówiąc bo ja wiem, myśli, że pan wiaterek generuje moc, ujarzmiając energię prądów powietrza i wzmacniając je. Zgaduję. Pokaż panom sędziom, jak to działa. Przycisk się zaciął i się boję, że jak za mocno nacisnę, to się popsuje. Ja tylko Malcowi pomogę. Ale coś nie tak. To wiruje w złą stronę. Zacięła się! Nie chce się wyłączyć! Ta-da! Starsza siostra wspomina swoje lata chwały. Tak? Bardzo mi przykro. Dyskwalifikacja. Obojga. Co? Nie można mnie zdyskwalifikować. Jestem mistrzynią. Zdobyłam medal. Tak. W imieniu naukowców całego świata odbieram ci go. Nie fart, siostra. Dobrzy ludzie nauki! Już! Dość wycierpieliście przez buble. Zasłużyliście na widok dzieła wielkiego. Panie i panowie! Przedstawiam wam... Ja opowiem dalej, Noro. To wzrostatik 2.0! Czy powiększamy pomidora, czy powiększamy wasze umysły? Ależ wynalazek tego dziecka może zakończyć głód na świecie. Gratulujemy! Noro Grzmotomocna, jesteś tegoroczną zwyciężczynią pikniku naukowego. Dziękuję serdecznie. Ja go potrzymam dla dziecka. Jesteś mój, medalku. Jeszcze mój. Może by tak to wyłączyć? No jasne, sędzio. Nie ma problemu, tylko taka mała, drobna usterka. Co wyście znowu narobili? Daliśmy wam nauczkę. Tak, nie powiększać pomidora. Nie. Nie zabierajcie swojemu rodzeństwu projektów. O, tak. Tak też jest fajnie. W świetle tej porażki oddaj medal. Tak zasadniczo zadziałał tak, jak chciałem. Nic się nie stopiło. Max? Znowu! Znalazłam! Ale co? No, kuchnię, bo właśnie tam idziemy i dostaniesz podwieczorek. Słuchaj, zanim wróci mama, musimy sami rozwiązać problem z kocykiem Chloe. Tak dla jasności. Mówimy o Chloe Kardashian, tak? Nie, Chloe twojej siostrze. Nie taka celebrytka, ale pomogę. Więc tak, najpierw chowamy kocyk, potem mówimy, że zginął. Ona się zasmuci, ale w końcu jej przejdzie. Potem załatwimy problem Chloe Kardashian. Tak,
Chloe! Hej, tatku. Córciu, usiądź sobie, bo stało się coś złego. Twój kocyk zginął. Co? Twój kocyk zniknął i pogódź się z tym! Dobrze, ale spokojnie, Billy. Słonko, wiem, że się smucisz, ale kocyk zawsze będzie w twoim sercu. Myślałem, że jest w szafce. Ależ nasz Billy mówi, że zawsze będzie w szafce w twoim sercu. Ale teraz trzeba żyć dalej. Ja chcę mój kocyk. Jednak ciągle jest jej smutno. To ja znowu na nią wrzasnę. Nie. To wszystko jest częścią procesu. Mała zapomni o kocyku za 20 minut. Ja chcę mój kocyk! Lepiej daj jej ten kocyk. Kocyk! Zniknął! Co znów? O, ho, mój zły humor, kiedy już wróciłaś, złotko. Ja chcę mój kocyk! Ojejku, i znowu go zgubiła! Tak, ponieważ my nie wiemy, gdzie się podział! Może idź go poszukać na górze. Ale kocyk sobie nie poszedł, ktoś go musiał zabrać! Na pewno to Koloso, bo on zawsze coś kombinuje i siedzi na nim przy oknie. Mięciutki, czekałem na ciebie całe życie. Koloso, zabieraj króliczy zadek z kocyka małej Chloe. O, kocyk Chloe? Ha! To nic nie zmienia! Ja wiem, że minął cały dzień, odkąd zginął twój kocyk, ale proszę, przestań teleportować rzeczy z domu. I nie ma go pod stołem. Och. Nowy kocyk jest identyczny. Nie ma szans, żeby mała się zorientowała. Chloe, znaleźliśmy kocyk! Kocuś! O, całe szczęście, i gdzie był? A, to nieistotne. Najważniejsze, że dziecko szczęśliwe. Wy myślicie, że jestem głupia? Liczyliśmy, że jesteś. Ten kocyk to lipa. Ależ skąd? Tak, wygląda jak tamten, który ci zabraliśmy. Co? Co? Szczur! Hank, no słucham. Cudnie dziś wyglądasz. O kocyku dziecka. O, dobrze, wiem, gdzie jest, ale w życiu mi nie uwierzysz. Koloso go ma? Właśnie. O, przyszliście w samą porę, żeby zobaczyć moje wtulanki. Tule, 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 tule. Koloso, oddaj dziecku kocyk albo własnoręcznie ci go odbiorę. Barb, już próbowałem, a skoro ja nie mogę otworzyć klatki, to nikt nie może. Nie fair. Masz moce elektryczne. Trzymaj, Chloe. Kocuś! A, to ten zapach. Ja chcę mój kocyk! Cicho bądź, panie królik. Nigdy! Ja chcę mój kocyk! O, a czy ja tak samo wrzeszczałam? Tak, gdy nie teleportowałaś naszych mebli do... Gdzie one są? W Abu Zabi. Kocyk strasznie mnie popsuł. Masz, weź go sobie. O, kocuś, kocham twoją miękkość. Billy, Nora, idziemy. Jeszcze nie. Billy za pomocą balonów uczy nasze dzieci kolorów. Ten jagodowy, a ten bananowy. Owoc to nie kolor. Idziemy otworzyć mój sejf. Ja nie idę. A ty mnie nie złapiesz! Ja cię nie muszę gonić! Złapałem dzidzie Lulu! Superowo, że twoja rodzina tak się dogaduje. Tak, my się kochamy. Przebierać girami lebiegi! Oddawaj mi moją lalkę, potworze! Jesteś najgorszym starszym bratem na świecie! No, pamiętasz, jak nazwałeś mnie ładną? O, pora nakarmić brata. No, a dzidzio dostanie papu głodniutka, słodka. Lalka? Ale my się fajnie bawiliśmy w parku, a ty nam wszystko popsułeś. Jesteś popsuj zabawa, Max.
No więc, czy zgodzicie się otworzyć mój sejf? Przenigdy! I tak otworzycie! I nie chcę słyszeć pisków od żadnego z was! Ej, słyszę pisk, kto piszczy? Pewnie lalka Nory! Dzidzia Lulu nie płacze, to jest dama, tylko moczy pieruchę! Super, dzidzia Lulu nagle ożyła! Ludzie, to jest prawdziwe dziecko! To młodszy braciszek Dylana, Rysio! Bo wziąłeś zły wózek, popsuj zabawo! Jak widać, dzieci też lubi porywać. To Phoebe. No ciekawe, czego chce. Cześć, siostra! Co słychać? O, no wiesz, dzwonię tylko tak, spytać co u ciebie. Bo zabrałeś dzidziusia! Ty wzięłaś brata i siostrę do parku, gdy mieli szlaban. Też sobie nagrabiłaś. Twierdzi gość, który zabrał dzidziusia. Dobra, dobra, odwozimy dziecko na podmiankę, ale najpierw otworzymy sejf. Dzidziuś! Tak, Phoebe, ale co jeśli jakieś dziecko jest w sejfie? Dobra, racja, jedziemy. Spoko, Rysiu. Dobra, wywozimy tego dzieciaka, zanim mama i tata wrócą. Uwaga, uwaga, rodzice się zbliżają. Za późno! Super! Teraz dostaniemy mega szlaban, dożywocie! Wy tutaj zostaniecie, ja go wywiozę do ogrodu. O, bardzo dobrze, bo... Wchodzą od ogrodu! Kto chce popcorn? Nie przed obiadem! Otoczeni, co mamy robić? Spoko, ja coś wymyślę. To wymyśliłeś? Nie mówiłem, że to mądre. Dobrze, muszę ci coś powiedzieć. I to nawet dosyć śmieszne, ale będzie ubaw. Dawaj. Widzisz, chciałam ci tylko pokazać, ile mamy wspólnego. Ale sprawy mi się rozjechały i... Teraz będzie śmiesznie. No jakby... Oszukałam przykopnij wózek. Tak, właściwie to mocno kopnęłam, a to duże fopa w kopaniu wózka. I gdzie ubaw? Daj mi mojego braciszka. Co jest grane? Nie szarp się, Dylan, bo to tylko rozwściecza balony. Zamieszczę je, no! Złapana! Dawaj ją! Żegnaj, Rysiek. Było śmierdząco. Tatku, poskładasz mi nowy domek dla lalek? To tylko 500 kawałków. A, to wymyślę jakieś 500 powodów, żeby tego nie robić. Proszę, tatku. Dla córci. No jak mogę odmówić mojej małej córci? Jak ty to robisz? Słodycz to moja druga supermoc. Rany! Chodzenie w ciąży jest strasznie niewygodne. Bardzo. Wielki brzuchol, spuchnięte nogi. Co? I mama nie najlepiej wygląda. O, tatku! Jeśli znajdziesz chwilę w szpitalu, może poskładasz ten domek? Hank, te grzmotoprzepływy są coraz mocniejsze. Okej, w porządku, ale gdyby znów się zdarzył, uważaj, żeby nie spalić. System padł. Szacowany czas naprawy 2 godziny. Ojejku, Hanki, co my zrobimy? Dobra, Złotko, spokojnie, bez paniki. Ja sam polecę z tobą do szpitala. No nie, a jeśli urodzę dziecko w powietrzu? Pamiętasz, jak było poprzednio? Dlaczego pokazujesz na mnie? Co się stało poprzednio? Ojejku! Co ojejku? Jeszcze raz. Nie, jeszcze nie. Tak. Nie, niemożliwe. Musisz się powstrzymać. Powstrzymać? Nie mogę wstrzymać porodu. O, nie możesz urodzić superherosowego dziecka w nieprzygotowanym szpitalu. No wiem, więc chyba będę musiała urodzić je w domu. Kto odbierze poród? Ty! Że jak? Co było poprzednio? Sama nie wiem, Billy. Może Max ma rację. Niedługo urodzi się dzidziuś, a ja będę kolejnym dzieckiem w domu.
Przynajmniej ty zwracasz na mnie uwagę. Billy? Kogucik robi? Znów dają mi za mało czasu. Widać najsłodsze lata skończone. Co ty opowiadasz? Jesteś słodka. No, nie aż tak jak ta dzidzia. Ale jak możesz rywalizować z dzidzią? Drodzy klienci, zapraszam wszystkich na konkurs na najsłodszą dzidzię. Zaczynamy za 5 minut. Tak mogę rywalizować. Zobaczysz. Ja zostanę najsłodszą dzidzią. W życiu cię nie przyjmą bez rodzica. To chodź, jesteś tatą. O, w maskę! Co? I tak kończymy raczkującą część naszego konkursu. A już za chwilę będzie... Stop! Przedstaw mnie, tato. Cześć, drodzy rodzice! Musicie zobaczyć moją słodką córcię! Niech mnie kule, jaki wielki bobas! To nie bobas, to duża dziewczynka. Za duża na nasz konkurs. Jest napisane wiek 0 do 9. Miesięcy. Było pisać dokładniej, sędzio Kaloszu. Do roboty, bo ja tu nie młodnieję. Rzeczywiście. Dobrze, zobaczmy raczkowanie giganta. Dzieciaki, patrzcie, jak słodka dzidzia to robi. Tata, dawaj! Tak wiele przeuroczych bączków i wiele wspaniałych okazji w bączku. Przejdź pan do rzeczy. Jak szybko te dzieci rosną. Zwyciężczynią konkursu na najsłodszego bobasa jest... Britney Williams! Pan sobie żarty robi? Wygrała plujka? Co ona ma, a ja nie mam? Świadectwo urodzenia z tego roku. Proszę, zabierz małego tatę i wyjdź! Dobra, mogłabym wyraczkować, ale ja potrafię chodzić. Chwila, kto ma drugie miejsce? Nie ty. Okej. Sorki, ona wrodziła się w matkę. Nora, chodźmy już. Chcę zobaczyć dzidziusia i pokazać wąsiska. Ja tu zostanę. Czemu? To, że dzidziuś jest słodki, nie znaczy, że ty nie możesz taka być. Nie chodzi tylko o tę całą słodycz. Jeśli przestanę być najmłodsza w rodzinie, nie będę wyjątkowa. Daj spokój, Nora. Ja nie wiem, czy ty wiesz, ale byłem kiedyś najmłodszy w rodzinie. I ty się pojawiłaś i było mi bardzo smutno. Smutno? Tak. Obkleiłem cię znaczkami, żeby cię odesłać. Ale uśmiechnęłaś się do mnie i nie miałem serca cię odesłać. Od tamtej chwili moja siostrzyczka jest moją przyjaciółką. Dzięki, Billy. A, tutaj jesteście. Obleciałem wszystkie sklepy w mieście, szukając was. Chodźcie poznać nową siostrę. To dziewczynka? Muszę jej powiedzieć o kokardach, bo tyle rzeczy może się pomylić. Bardzo dobrze to przyjęła. Ty wpadłeś w rozpacz, gdy się urodziła. Pamiętasz, jak obkleiłeś ją znaczkami i chciałeś wysłać do Abu Dhabi? Tato, to sprawa twoja, moja i rodziny królewskiej, która ją odesłała. Uśmiechnij się do aparatu, Chloe. Uśmiech. Tyku, tyku, tyku. Aktywowała się jej supermoc. O, mam moc bambelkową. Jaka słodka. Paniki tego wcześniej nie robiły. I nie robiły też tak. Wyglądają na przestraszonych przez tę małą. Chyba jeszcze z nimi zostanę. Mam przeczucie, że życie w domu grzmotomocnych zrobi się jeszcze ciekawsze. O, hej, chciałam
chcieliście jechać do akwaparku, nie? No a w tamtym rogu jest wirtualny park. Może sobie pogracie, a my przyjdziemy później. Chyba, że któryś z was sprzedał łotra z gry Cybronowi. Wtedy strzałka strzawie. Ale przecież mieliśmy się fajnie bawić we czworo, o to chodziło. I tak będzie, później. I kupimy wam śnieżne rożki. Nie przekupisz nas, prawda, Billy? Dorzuć do śnieżnych rożków torbę krówek i masz w kieszeni umowę. Billy! Oni naprawdę nie chcą się z nami bawić. A co tam? I tak będzie fajnie. Moje są za ciasne. Moje też. Pomóż mi, a ja tobie. O, w porządku, koleżko? Jestem Fifi, a to mój brat bliźniak Matt. Nie są podobni. Trochę. No, pomożemy wam z goglami. Dobrze, a teraz trzeba wcisnąć guzik z boku gogli i zaczynamy. Super! Z górki na pazurki! Ale to jest czadowo! Ale jesteście super fajni. Miło, że wy tak sądzicie. Ta sztuczna woda jest bardzo mokra. Gra jest ustawiona. No akurat jak? Nie wiem, nie byłam na zebraniu. Pokażmy, co umiemy! Pomocy! Matt! Fifi, pomóżcie nam! Oni nas wystawili! Matt, Fifi, oni nas wystawili! Fifi miała rację, to ustawka! Zawijamy się stąd! Cybron ma drugie działo, a dzieci mają mnie. Coś jest nie halo. Spójrz! Kimi blokuje dla nas lecące plujki. Okropnie ich dużo. A co ty tutaj robisz? Nikt nie będzie dołował brata i siostry Maxa prócz Maxa. Co robimy? Chyba mamy szansę, jak działa, będą strzelać do siebie. Zaraz wszędzie będzie ślina. Billy, Nora, uciekajcie! Płaczcie z Cybronem! Flaga moja! My z nimi? To jest nasze rodzeństwo? Właśnie! Dziesiątka za fotę z ludźmi, którzy pierwsi pokonali Cybrona! O, więc teraz nagle jesteśmy tacy fajni! Zawsze byliście. Zapomnieliśmy o tym, bo zajęliśmy się własnymi sprawami. Głupio nam. Nie, Max? Tak. I wolę bawić się z rodzeństwem, niż opchnąć mojego łotra Cybronowi za mega wielką kasę. Oż ty w plujkę, czy ja zgłupiałem? Przestań, nie udawaj. To była największa frajda, jaką razem przeżyliśmy. Udawaliście, że nas porzucacie i wynajęliście Matta i Fifi, żeby nas wkręcili do gry i przyszliście nam na ratunek. Urodziny są mega! Urodziny? Tak, masz urodziny! Zaraz ci skołujemy tort urodzinowy. Tak, może być czekoladowy. Nie masz urodzin. Nie mam, ale zżera ich poczucie winy, a my możemy z nich wycisnąć ile tylko się da. Proponuję karnet na miesiąc do akwaparku. Cwany plan. Dzięki, dostałem plujką w podstawę czaszki i czuję się dużo mądrzejszy. I całkiem fajny ten nowy Billy. Dzięki, dostałem plujką w podstawę czaszki i czuję się dużo mądrzejszy. Porysujcie ze mną trochę. No niestety, właśnie prowadzimy rozmowę z fanami. Porozmawiajcie ze mną. Chciałbym, ale nie mieścisz się w mainstreamie.
Dzieci, pobawcie się z siostrą. Tak, ja wiem, że wielka sława to radocha, ale w tym domu rodzina jest pierwsza. Chloe, wolałabyś się pobawić teraz, czy zrobić urodzinki dla jednorożca w sobotę rano? Urodzinki jednorożca! Dzieci, to już manipulacja. Faktycznie, bracie. Możemy cię szybko przeprosić już? Albo tak prosto z serca w sobotę rano. Cóż, jednak w sobotę. Bolą mnie już ręce od podpisywania miliona kokard. Ciebie bolą ręce? Ja przyjąłem 43 tysiące zaproszeń do znajomych. Ej, te urodziny jednorożca same się nie zorganizują. Ojejku, kompletnie zapomniałam. Przepraszam, Chloe. Musimy to odłożyć. Fani wzywają. Ale zrobiłam dużo herbaty na niby. Daj spokój, dziecko. Oni oczywiście nie przyjdą. Strasznie mi żal małej, ale nie mamy czasu, żeby odpowiedzieć wszystkim naszym fanom. A gdyby zebrać wszystkich fanów w jednym miejscu i pogadać z nimi jednocześnie, jak na kongresie? I nazwiemy to Grzmoto Zjazd! Billy! Genialne! Dlaczego nie wpadasz na takie pomysły trochę częściej? Au, ból mózgu! Nalej mi jeszcze niby herbatki. Proszę bardzo. Halo? Chloe! Co? Billy i ja mamy tu pasztet, musisz nam pomóc. Z wielką chęcią, w niedzielę rano. Przyjdzie, musimy sami się stąd jakoś wydostać. Billy by was wszystkich rozniósł w 2 sekundy, blask! Nie, Billy? Nie! Billy? Dokąd ty idziesz? Jejemy! Cześć! Jesteśmy normalną, nie super rodziną i wprowadzamy się tutaj. Tajemnica ogłoszona. Grzmotomocnik! Fajnie was wreszcie poznać. Jestem facet Sokół, a to moja żonka Silna Pięść. O, miło mi poznać Silna Pięść! Fajną miejscówkę tu macie. Chodź, Piąstko. Zobaczymy, czy na górze jest miejsce na super gniazdko. Ciekawe. Zastanawiam się, gdzie jest ich córka. Wy też czujecie balonowe? To ja! Mam na imię Cuksia. O, jaka urocza rodzinka. Kim są słodziaczki? Ekstra, ta panna widzi, jaki jestem naprawdę i co z tego? Na pewno chcielibyście coś słodkiego. Wyciągnijcie łapki. Super, moc słodkości. Chcesz pomocnicę? Chłopaka. O, jakie z was słodkie, miłe gumiżelki. Aż dostaję próchnicy. Można się poczuć jak w domu. No tak, ale w domu nie musiałam jeść płatków takich zamrożonych. Ale super naleśniki. Nie, zamrożone. Jak tam patrol, córciu? Bez sensu. Nie liczę rozdzielenia walczących fok jako akcji. Bo zaraz tam do was przyjdę! Tak! Nareszcie naładowałem modem i załatwiłem internet. Teraz mogę napisać na fejsie, że marznę. Mamo, tato, tęsknię za miasteczkiem. Ja też, dziecko, ale to nasz domek. Dobrze, córciu, chodź wykujemy laleczkę z tego... lodowca. Głupio mi, bo gdyby nie my, Chloe mieszkałaby w Skrytowicach i nie bawiłaby się lodolalką. Hej, a może odtworzymy jej ulubione rzeczy z miasteczka tutaj, na Antarktydzie? Fajnie wymyśliłaś! Zjem sobie śniadanie na śniegu. Wiemy, że tęsknisz za Skrytowicami, a że jest pora kolacji, to możesz sobie zjeść w... Plaskburgerze! Super! O, dzieciaki są takie kochane. Skandal, że ją obsługują. Byliśmy pierwsi. Hamburgera, proszę.
Billy, żarcie zrzuć. Może porcję frytek do tego? Dobra, ludzie, ma być czysta walka albo ławeczka i karniaki. Łaspa, papier, laser, strzał! Au! Mam dobre przeczucie przed drugą rundą. Głaz, papier, laser, strzał! Au! Mam dobre przeczucie przed trzecią rundą. Uwaga, uwaga, zbliża się dostawca pizzy. Głaz, papier, laser, strzał! Głaz, papier, narka! Ale przyps! Pech? Wisisz mi grzmoto monitor? Poważnie, jeśli masz zapasowy, to może lepiej już się przyznaj. Grzmoto monitor jest zepsuty od godziny, a wy wzywacie mnie teraz? Wiesz, naprawiłem, ale Nora ma wątpliwości. Prezydent Kokopniak? Czyżby zmieniła pani fryzurę? Musimy go naprawić, zanim mama i tata wrócą z kina. Dasz radę nam pomóc? Nie pytaj mnie, zapytaj dżingla! Kiedy coś popsute, nie dłub dłutem, wezwij kudłatego majstra! Skończyłeś? Gdy popsute, żaden smutek, ja naprawię migiem, ja naprawię migiem, ja naprawię migiem! No to naprawisz? Porozmawiajmy o moich cenach. Czego chcesz? Tyle, ile zmieszczę italskich gelato. Spoks. Dzieci, jesteśmy. Już są. Nie wpuścimy mamy i taty do salonu. Hej, mamo i tato. Myślałam, że wy teraz siedzicie w kinie. Niestety, bilety wyprzedane już drugi dzień z rzędu. Musi być miasto na świecie, gdzie jeszcze to grają. Cóż, zapytajmy grzmotomonitor. Grzmotomonitorze... Nie, tam nie wolno. Nie? Dlaczego? Ponieważ wy wcale nie musicie iść do kina, bo ja i Billy odegramy wam film o tutaj w kuchni, a nie w naszym salonie. Tak, czytaliśmy wszystkie książki. Historia zaczyna się od gościa imieniem Jedediasz. Dzieci, jednak wy... Cii, już leci, już leci. Koloso, naprawiłeś! A tak! A teraz wszyscy razem! Ja naprawię to! Ja naprawię! Co to za hałas? Lubię taką muzę, misie! Grzmoto monitorze, wyłącz muzykę! Aktywacja trybu grzanie. Co? A moje gelato! Topnieją! Zupa! Nie martw się, zamrożę! Znikam! Nie! Pamiętaj, nic nie wiemy. Dlaczego on się popsuł? Tak, dlaczego on się popsuł? Dlaczego grzmotomonitor to robi? Tak, czemu ten grzmotomonitor tak robi? Dlaczego powtarzacie wszystko, co mówimy? Tak, czemu powtarzamy wszystko, co mówicie? Aktywacja trybu wiatr. Hank! Co się dzieje z grzmotomonitorem? Już dłużej tego nie wytrzymam! Wybacz, Bart! Nie naprawię, bo nie wiem, czemu się popsuł! Tak, teraz żyjemy! Billy, musimy im powiedzieć! Ale właśnie puściłem na tawiec! Mamo, tato! Popsuliśmy grzmotomonitor, bawiąc się w głaz papier lasery! Zalaserowałaś go? Czy ty krzyczysz z powodu hałasu, czy dlatego, że jesteś niemożliwie wściekły na nas? Jesteście niemożliwi! Ja ich później powiedziała, co się stało, więc zrób coś! A, pewnie strzeliła w obwód główny, więc trzeba tylko odwrócić wajchę i złączyć to gwichajstrem! Super, tato! Całe szczęście, że grzmotomonitor działa! No, teraz was ukażemy. Pamiętaj, co Jedediasz życzy. Jeśli twa dziatwa popsuje grzmotomonitor, okażesz łaskę. O, nie mogę, Bart! Oni to zmyślili! Ja czułam, że Billy czytający książkę to zwykłe oszustwo. Dzieciaki, oglądacie film o nas? Nie, raczej coś dobrego. Ulubiony serial najmłodszej, Super Młodziaki. Dla sześciolatków. Oglądasz drugi raz. Mam 13 lat. Policz sobie. To serial dla dzieciaków, w którym sprzedają lody i zabawki. Wcale nie.
Dzieciaki, lubicie lody i zasady? Tak. To pokochacie ten smak! Gigantyczny, dronowy, wypasiony lodowy deser! Dostarczy go wam prosto do domu odleciany mega dron! Oferta ograniczona czasowo. Bosko! Zamówimy? To jasne jak śmietanka, że tak. Jedzenie lodów z latającego robota będzie fantastycznym rodzinnym wspomnieniem. Ale świetny pomysł. To dla takich chwil mamy czwórkę dzieci. Piątkę dzieci. Postanowione! Zamawiamy te lody! Tak! Ale nie dzisiaj. Tak! Co? Dzieci, mówiliśmy. Tatuś i ja lecimy do Metroburskiego Teatru na nową sztukę. Kupiłem najlepsze bilety na Eni Łaplasery. Zanotujcie. Oto mąż idealny. Frajda z tych lodów będzie jeszcze większa, gdy wszyscy zjemy je razem. Zobaczycie. Bądźcie grzeczni. Okej, pa! To zamawiamy te lody, tak? Już zamówiłam. Mieliśmy jeść razem z rodzicami, żebyśmy mieli wspomnienia. W reklamie mówili, że oferta jest czasowo ograniczona. To znaczy, że lody się skończą. O, to dobrze zrobiłaś. Fantastyczny! Przecudowny! Lodziki wypasione. Kocham cię! Jemy! Lodowe party! Nie masz zaproszenia, Sierściu. Zamierza się okraść rodziców z pięknego rodzinnego wspomnienia? Beze mnie? Niech wam zamarzną mózgi! Ale mówiłeś przecież, że nie mam mózgu. Zdecyduj się! Nie, Koloso ma rację. Mamie i tacie będzie przykro, jak to zjemy bez nich. No to co zrobimy? Rodzina najważniejsza, zrobimy co trzeba. Nie wyszło tak jak trzeba. Nie czuję własnej twarzy. Znowu nie nadążacie. Nie mogą się dowiedzieć, że zjedliśmy lody. Wciągamy brzuchy. Hejka. Siemanko, dronie cię wcześniej. Sorki, chodziło o dron. Okazało się, że bilety są na wtorek. Zanotujcie, dzieci, to nie jest mąż idealny. Ale na szczęście możemy zjeść gigantyczny, dronowy, lodowy deser rodzinnie! Co? Superancko, no bardzo chętnie. Zamówiliśmy w drodze do domu. O, już przyleciał. Lodziki wypasione. Chcę powiedzieć, jak bardzo jest to dla mnie ważne, by dzielić te wyjątkowe rodzinne chwile z rodziną. Kiedy wy, dzieci, dorośniecie... Właśnie takie wspomnienia ogrzeją nam serca. W moim sercu są lody. Tak, w moim też. Hank, nakręć film kamerą. O, tak, super pomysł, złotko. O, Billy i Noro, skoro czekaliście tak cierpliwie, oboje macie pierwszy haps. No to siup. Właśnie, jemy lody. Ja nie mogę. Ja tak samo. Co? Myślałem, że chcecie deser lodowy z drona. No tak, właśnie dlatego zjedliśmy lody 2 godziny temu. Co? Tak, co? Bardzo nam przykro. Jeśli to wam poprawi humor, to nigdy nie powiem słowa lody. Niech to! Cóż, mimo wszystko musimy was ukarać. Tak, i macie szlaban. I niby jak mamy zjeść taką porcję lodów we dwoje? Co? Gdzie te lody? W moim brzuchu głąby! Zostaw coś dla mnie, panie króliku. Phoebe, Max, oto wasza nowa siostrzyczka. Chloe, grzmotomocna. Mówiłam, że będzie siostra. No, zrobię z niej złoczyńcę. Proszę bardzo. Dzięki, doktorze Koloso. Dzieci,
Superherosi potrzebują dość długiej drzemki na doładowanie, więc dajmy mamie trochę spokoju. O, dam sobie radę, Hank. Chyba raczej nie potrzebuję teraz. Cieszę się twoim szczęściem. Dzięki. Ja mówiłem do Chloe. Wspaniale, że nie jest do ciebie podobna. O, kto wytrąbił butelkę? Kolejną. Jak będziesz tak jadła, nagły wzrost superherowski czeka cię dzisiaj. Mhm. Szkoda, że nie pamiętasz swojego nagłego wzrostu. Szybko podwoiłaś swój wzrost. A Max tego dnia tylko zabrudził pieluchę. A propos pieluch, mówiłeś, że wysłałeś młodszaki na zakupy. Tak, i dałem im $100. I to chyba błąd poważny. Lecę ich szukać. Grzmotomocny leci! Co to? Nie rozwalaj dachu, małe dziecko jest w domu. Racja. Grzmotomocny idzie do ogrodu. I leci! Chyba zostałyśmy w domu same, co Chloe? My tylko my, tylko my! O, bańki? Nawet twoja supermoc jest urocza. Uwaga, uwaga, zbliża się wściekła Cherry. O, słuchaj, Chloe, zobaczysz najtrudniejszą część życia superheroski. Trzymanie tajemnicy przed przyjaciółką. Pomóż mi! Cześć, Cherry! Jest mi bardzo, bardzo głupio, że zostawiłam cię samą. Jak poszło? Już mówię, gdy poszłaś, zdenerwowałam się i znów głośno mówiłam. A Joey poszedł do łazienki i więcej nie wrócił. A Neil kazał mi wypić skrzydełka z kurczaka! Dziecko płacze? Co? Skąd? To mój żołąd. Ten koktajl z bułki. Uff. Nie. To jest dzidziuś. Skąd ona się wzięła? Wiesz, kiedy mama oraz tatuś bardzo się kochają... Phoebe! Okej. Cherry? Poznaj moją siostrzyczkę. Chloe. Masz nową małą siostrzyczkę i nic mi nie powiedziałaś? Nie złość się na Phoebe, to twoja kumpela! Serio? Naprawdę czuję, jakbyś ciągle coś przede mną ukrywała. Tak, no wiem. Rzeczywiście ja mam mnóstwo tajemnic. Ale nie mogę ci ich ujawnić. A jakie przyjaciółki nie mówią sobie wszystkiego? I mam odpowiedź. Chwileczkę, Chloe, mleczko prawie gotowe. Pomóż! Złoczyńcy chcą mnie rzucić na pożarcie krabom. O, jej pierwsze słowa to ratuj, złoczyńcy chcą mnie rzucić na pożarcie krabom. Ej, co? Proszę, jeżeli mnie teraz słyszysz, powiedz tacie, że jestem w przetwórni brokułów w Metroburgu. Cherry, jak to dobrze, że jeszcze jesteś. Nie mogłam odjechać. Nie wolno mi jeździć na rowerze w złości. Słuchaj, wiem, że jesteś na mnie wściekła, ale błagam, zrób coś dla mnie. Popilnuj proszę Chloe, bo ja muszę coś załatwić. Tak? Lecisz do sklepu kupić tajemnicę? Przytrzymuj główkę. Dziękuję. Grzmotowozie, stój! Siadaj, Cherry. Muszę ci wszystko powiedzieć. Cherry! Musisz połaskotać Chloe, już! Dobrze! Łaskoczymy dzidzie! Kto tu ma łaskotki? Łaskotki u dzidziusia! Bańki! Ja też przebiję ci bańkę. Uśmiechnij się do aparatu, Chloe. Uśmiech. Tyku, tyku, tyku. Aktywowała się jej supermoc. Mam moc bambelkową. Jaka słodka. Bańki tego wcześniej nie robiły. I nie robiły też tak. Córeczko, mamy czas do jutra, żeby się przygotować do wyborów. Poćwiczymy sobie grzmotogest.
Wkręć żarówkę, wytrzyj szybę i twarz. I machałam całkiem źle. Oczywiście, ale tatuś cię nauczy. Tak, teraz musimy ustalić, który talent chcesz pokazać. To może moje teleprzerzuty. Tadam! Jednak odziedziczyłaś moją urodę oraz mój talent. Tak, żeby wygrać wybory, musisz umieć odpowiadać na pytania pod presją. A jak nie będę wiedziała, co powiedzieć? O, proste. Odpowiedź zawsze brzmi: pokój światu. Tłumy to łykają. Tak, zakręcę tobą dla symulacji nerwówki i dezorientacji, jaka będzie na scenie. Gotowa? Dziewczynko, kim chcesz zostać, gdy dorośniesz? Pokój światu? Całkiem nieźle, córciu. Nie wylądowałaś na buzi. Tato, te wybory to charówka. Ale poczujesz, że było warto, kiedy wręczą nagrodę mnie. No chyba mnie. Pokój światu? Biodro w bok, dziecko. To jest dumny krok, nie durny krok. A tak lepiej? Nie. Krok ostry, pewność siebie, wielka gala. Teraz poćwicz, a ja sprawdzę, jak Kolosowi idzie z sukienką. Bart, robi na 3, ma być na 8. O, starasz się, córciu. Bardzo się cieszysz na wybory. Tatuś tak. No, a ty nie? Tatuś tak. Chciałam porozmawiać o Chloe, bo boję się, że nie czeka na te wybory tak jak ty. O, to bzdury! Spójrz, jaką ma frajdę z samego ćwiczenia dumnego kroku. Dumny krok! O, świetnie się bawi. Nie za bardzo. Wierz mi, Barb, jest zachwycona. I zachwyci się fryzurką. Im wyższa fryzura, tym większa nagroda. Teraz przechodzimy do pytań i odpowiedzi, więc Chloe, gdybyś miała jakąś super siłę, jaką byś chciała? Pokój światu. Przynajmniej nikt z publiczności nie będzie później głodny. Dlaczego? Bo oni łykają ten tekst. I następne pytanie. Gdybyś miała tylko jedno życzenie, czego byś pragnęła? Chciałabym mieć magicznego jednorożca, który kubka pokój światu. Moja córa! Moja córa! Powiedz, Chloe, czym się pochwalisz na pokazie talentów? Już się cieszę, że wszyscy zobaczą jej teleprzerzuty. O, z jakiegoś powodu postanowiła wykonać taniec ze wstążką. Spójrz na nią, dziecko wcale się nie ma. A, bo to wcale nie ma być zabawa, Barb. To jest wojna. Duży? O, mały Hanku, zająłem ci miejsce. Ta babka ma rację. Chloe wygląda żałośnie, bo chce, żeby spełniło się nasze marzenie. Chyba żałośnie. To ciut za mocno, nie sądzisz? Dumny krok. No tak, faktycznie. Co ja narobiłem? Jeszcze można to odkręcić, Duży. Idę coś wtrząsnąć. Oto bardzo mądry chłopiec z wyobraźni. Rozmawiałeś z małym Hankiem? Nie. Ja słuchałem chłopaka. Chloe, dość! Muszę zaakceptować, że przegrałem wybory wiele lat temu. Niepotrzebnie cię tu wepchnąłem. Przepraszam. Nie gniewam się, tato. Chodź do domu. Czekaj, najpierw musisz coś pokazać. Wstążki? Pokaż im ten układ, misiek. Coś ty zrobiła? Obcięłam włoski. O kurczę, jak rodzice ją zobaczą, to będzie ochrzan. Wiem, co zrobimy. Kamów!
kamuflaż, bam! Nie zasługujesz na tę czapkę. Jak przyczepić kucyk do jej głowy? Może by dużym strzywaczem. Oddaj to! Mama i tata znowu się wnerwią, że zrobiliśmy ze ślicznej siostrzyczki teleportującego się wystrzyżonego bzika. To jest kara za zostawienie nożyczek. Przy okazji znów ich nie schowaliśmy. Co? Trzeba je schować, bo Chloe je dorwie. I obcięłam drugie włoski. Co się stało, dzieci? Już idą, przytulaniec! Co za krzyki? Co się stało? Nic, przytulam sobie siostrzyczki! Rodzina, no! Dwa włoski! Bliżej niż dwa włosy, synu! Tak młodziaki mówią w internetach! O, wiem, jest luzik! Ta, luzik jak dwa włoski, synu! Dobrze poszło, ale żenuła jednak okropna. Musimy coś wymyślić, żeby zasłonić jej głowę. Jak? Tylko my umiemy robić czapki, a ja się właśnie przyszyłem do kredensu. Elegancko, misie. I to bardzo. To kapelusz dla kolosa. Wiesz, żeby jej zazdrościł. Cóż to Chloe ma na głowie? Kapelusik, który zrobiliśmy z miłością, a ona nie chce go nigdy zdejmować. Proszę, pozwól jej na to. Barbara, chcieliśmy zrobić kalendarz wiele miesięcy najmłodszej. Pamiętasz? No faktycznie, teraz jest idealnym majem kwiatuszkiem. Możecie zrobić kapelusz na każdy miesiąc? W życiu! 70 kapeluszy! Więc może sami je zrobimy, co? Dobrze. Idź po papier, ja biorę małą i nożyczki. Tak, nożyczki! Możecie strzelać fotki? Proszę, kapelusze prawie gotowe. I już po nas, i już po nas, i już po nas! Bracie, i tak będzie okrzan jak stąd na księżyc. Może uratujemy skórę, jak powiemy im, co się stało. Prawdę? I już po nas, i już po nas, i już po nas! Dobrze, a gdzie nożyczki? A, używałeś ich do lipca. O, już, Chloe je ma. Chloe je ma! Spójrz, co się stało! Mamo, tato, musimy coś powiedzieć. Wiem, że to ważne, ale poczekaj. Chloe obcięła sobie włosy, bo zostawiliśmy nożyczki na stole. To wy? Znaczy... Co wy? Nie obwiniajcie się. Każdemu mogło się przytrafić. No bo dosłownie każda osoba w tym domu mogła popełnić dokładnie ten sam błąd. Hank, zabieramy małą. Jedziemy z nią do fryzjera. Jee, nożyczki! Grzmatomili! Bułek! Bułek, czemu wyskoczyłeś z samolotu bez użycia spadochronu? O, nie przyleciałem samolotem. Moi naukowcy w bułko katapultowali mnie tu. Jednak niezniszczalność to frajda. Aja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 j
Och, ktoś chce uściskać kuzyna Bułeczka! To ten bogaty? Strasznie. Przytulanie! Hank i ja strasznie nie lubimy zostawiać dzieci w domu. Prawda, Hank? Hank? O, okej, no to idziemy. O tak, dzieciaki, bądźcie grzeczne! Spokojnie, są w dobrych rękach. Hej, kto chce wystrzelić rakietę w kosmos? Ja chcę! Odlocik, można wsiadać? Nie, mała, to niebezpieczne. No i nie krzyknęłaś lot, lot! Sorki, nie polecicie tą rakietą. Tylko krótki lot na Drogę Mleczną. Nora, to do lotów kosmicznych, nie do mleka. Droga Mleczna to nasza galaktyka. A myślałem, że Herman. Bułko zbudowało ją, żeby wysłać paczki na stację kosmiczną. A tak, mam stację kosmiczną. No to wystrzelmy rakietę. Liczymy do trzech. Trzy. O, ale wystrzeliła, co, Chloe? Gdzie malutka? O matko, wsiadła do rakiety! Chloe! Poleciała do Hermana już. Musimy ją ratować, pewnie jest wystraszona!
okropna kocica. Znajdziesz sobie lepszą. Wkrótce zobaczą, że Koloso jest bardzo odpowiedzialnym opiekunem, a Bułek może mu się kłaniać. Nie dotykaj! Szukamy wszystkiego, czym można wystrzelić Bułka w kosmos, żeby uratować Chloe. Tu są fajerwerki! A ja mam surf sprayu! Bierzemy! Oraz krakersy! Dobra, Chloe, możesz już wyjść! Wygrałam? Najpierw usłyszymy straż pożarną. Odpalam silniki! Sterowniki! Rakieta startuje! Jestem niezniszczalny! Jestem niezniszczalny! Jestem niezniszczalny! Hejka, co wy robicie? Cicho, mała! Lecimy cię ratować! Chloe! Przerwać odlot! Przerwać odlot! Już za późno! I odpala! Fajnie, Bułeczusiu! Co się tu dzieje? Tak to się dzieje, gdy zostawiacie dzieci z postrzeleńcem. A ja tam wolę postrzeleńca od łotra. Postrzeleniec jest niezniszczalny i pracuje za friko. Bułku, możesz siedzieć z dziećmi, kiedy tylko zechcesz. Tak! Już słychać straż pożarną! Wygrała! Cześć, Max. Wynocha mi z pokoju, Phoebe. O, popatrz, jak nasz słodki aniołeczek bawi się lat. Dlaczego to tutaj leży? Córeczko, mówiłaś, że pozbierasz zabawki. Wiem, wiem, ale jakoś mi się nie chciało. Dziecko, kiedy obiecasz, że coś zrobisz, to robisz. Grzmot obietnica jest mocna jak samo grzmotanium. Dobrze, posprzątam. O rany, leci do nas. Bułek! Siema, grzmotobando! Ty się unosisz? Unoszę? Musiałbym oszaleć? Nie, jadę na niewidzialnej deskorolce. Bułek, pokaż kopa, pokaż kopa. Córciu, Bułek jest zmęczony. Kochani, przyjechałem, bo naukowcy w Buł korporacji ruszyli z wydziałem mody. Szyjecie ubrania? Dostanę rodzinną zniżkę. Nie. No więc tak, Henk Grzbotomocny będzie twarzą kolekcji jesiennej. Bułku, no wiesz, bardzo mi miło, ale jestem emerytowanym superherosem. O, ale byłeś już twarzą mnóstwa towarów. A to fakt. Umiesz sprzedać wszyściutko. Tak, jestem niesamowity. To obiecasz, że pomożesz? A co tam? Gdzie podpisać? O tu, na tym niewidzialnym kontrakcie. O, bieliźnie? Nie o zwykłej bieliźnie, to grzmotogatki. I w niej zwykły ziutek wygląda i czuje się jak superheros. Tata pupo buzia. Bułku, mojej twarzy nie będzie na czerwonych gatkach. Nie tryskasz radością, choć myślałem, że będziesz. Bo wrzucasz moją twarz na ludzkie zadki. Ale zamówiliśmy 2 miliony par gatek, a maszyny już gotowe. Nie złamiesz obietnicy, prawda? Mój tatuś nigdy nie złamie grzmot obietnicy. Wiadomo, że nie złamie. Nie złamie obietnicy i będę pupo twarzą. Wielkie dzięki, bo urządzam party grzmotogatkowe po południu w Plaskburgerze i musisz włożyć to. O, tak się cieszę, że facet grzmotu nałoży moje gatki. O, Henk, jeszcze go nie widziałam tak szczęśliwego. Tak, ja też nie. Nie włożę ich. Co? Przecież nie zrobię z siebie głupka w restauracji przed tłumami. Nie pomożesz Bułkowi? Tak, pomoże, córciu, ponieważ tatuś obiecał, a grzmot obietnica jest mocna jak grzmotanium. A, no chyba, że rozchichotany bogacz chce wrzucić twoją twarz na bieliznę. Wiedziałem, że mamy jeszcze pudełko grzmotomanikotki. Już dawno przeterminowane. Szkoda zmarnować. Jakbym wdepnął w rodzinę płaszczek! Chloe! Hejka,
co tam? Czemu zabawki są w całym pokoju? Obiecałaś, że uprzątniesz zabawki. I co? Ty nie dotrzymałeś swojej obietnicy. Narka! Hank, i tak się właśnie kończy łamanie grzmot obietnicy, gdy dziecko słucha. I chyba wiesz, co trzeba zrobić. Przepraszam za te dwugodzinne werble, ale chyba jednak gość specjalny nas wystawił. Jednak nie! Co? Gdzieś ty był? Wybaczam ci, zrobisz wejście. A oto były superheros grzmotomocny! O! Proszę, jak paraduje w grzmotogatkach. Jakie mocne, jakie funkcjonalne. W oddychającej bawełnie zawsze jestem super cool, gdy odwożę czwórkę dzieci do szkół lub przychodzę do Plask Burgera, by dotrzymać obietnicy. Z opatentowaną technologią stretch i strzel, pożegnaj te stare, smutne gadki. Żegnamy stare, smutne gadki. On jest fantastyczny, tak jak grzmotogatki. Kto chce dostać parę? Druga para gratis. Kup zero i weź dwie gratis. Przynajmniej przy mieście. No niestety. Raz jesteś na wozie, raz pod wozem. To nie koniec świata. Dobrze, że nie wrzuciłem to własnej twarzy. To na razie grzmotobando. Jestem z ciebie dumna, Złotko. No cóż, nieważne, że głupio wyglądałem, ważne, że młodą czegoś nauczyłem. Tak. Żegnajcie, stare, smutne gadki. Siemanko! Chodźcie tu, farmerki, wczujemy się w ducha Max Markaczy. Będą maseczki z siana, a potem taneczna muzyka i... Powiedz oglądanie wystrzałowych kucharek. Przypnij ogon małej alpace. Co to alpaka? O, to taki jakby kudłaty pies plujący. Rodzice mamy hodowali alpaki na farmie. Co oglądacie? I córki! Telefony na farmie? No, jak mawialiśmy kiedyś w domu, zalpakuję je wam na później. No dobra, kto jest gotów na małe dzwonkowe jamboree? Yeah! Tak. Wiecie, za moich czasów kapela ze stodoły Max Markaczy była uważana za najmuzykalniejszą kapelę na terenie trzech stanów. A dużo ich było na terenie trzech stanów? Nie, tylko nasza. Gdzie się Phoebe podziewa? Już z godzinę jej nie ma. No, oby wróciła, bo teraz ja przecież muszę iść do wygódki. Dobrze, to śmigaj. Powiedz Phoebe, żeby już przyszła. Przecież nie może przegapić, jak wywijam łyżkami. Dawaj mi tu dzwonki, córka. Najpierw muszę wypić to świństwo. A, wiejski smak. Tak możecie. Mamo, ale posłuchaj. Ale o czym? O udawaniu, że musicie do wygódki, żeby się tu zakraść i wywinąć z tego wieczoru? O, czyli załapałaś. No, bez obaw. Już nigdy nie będzie wieczoru Max Markaczy. Nie, mamo. Kurczę, zrobiłyśmy mamie przykrość. Tak, jeszcze nigdy tak nie robiła. Nie wiem, co zrobiłyście, ale musicie przeprosić. Zobacz, mamusiu. Chloe, już mówiłam. Wieczór Max Markaczy to porażka. Jesteś pewna? Siemanko! Co wy robicie? Zachowałyśmy się jak jakieś buraki, więc zrobimy ci wieczór Max Markaczy, że usiądziesz. Prawdziwa alpaka? Dzieci, nie musicie udawać, naprawdę. Ja wiem, że nie chcecie babskiego wieczoru. Posłuchaj, jak wesoło grają grzmotodzierlatki! Nie ma frajdy, kiedy z nami nie gra Bart, bo jest fajna i kto z nią jest, ma fart. Niezłą babkę znajdziesz w niej, co muzykę czuje dla rodziny swej, ciężko wciąż pracuje. Do dawnych wraca lat, o swojej wiosce lubi śnić. Wie, jak Max Markaczem być, całym sercem kocha dom i pomaga wciąż nam, więc popiera zawsze ją rodzinki, zgrany klan.
Alpace się nie podobało. Dzieci, czy to dzika alpaka? Nie wiemy. Koloso ją skądś załatwił. Dzieci, zwiewamy! Nic nam nie grozi ze strony alpaki pod warunkiem, że nie będzie pluła! A jednak nas opluła. Fibi, zamroź tą kudłatą bestię! Nie, nie, poradzę sobie. Byłam najlepszą zaklinaczką alpak na terenie trzech stanów. A było wiele? A wiesz, że tak? Uczyli nas tego w szkole. Okej. Chcę usłyszeć przeprosiny od nas wszystkich. Na pewno? Przeproście! Nie, bardziej z serca. Już, już, siostro, mniejsza. Rany, mamo, to było niesamowite. A my cię przepraszamy, że prawie popsułyśmy ci babski wieczór. Wiemy, jakie to ważne dla ciebie. Ale nie chodzi o te wszystkie zabawy. Mogę robić cokolwiek, pod warunkiem, że z moimi córeczkami. Najlepszy wieczór, Max Markaczek! Hank, uroczystość w ten weekend, a ja nie mam żadnej sukni. Ja też nie. Jedziemy na zakupy, misie. O, córciu, jesteś za mała, żeby jechać na uroczystość z całą rodziną. Okej, ale idę na zakupy. Super nianiek! Do państwa usług. Subcio, jak to zrobiłeś? Monitorowe podróże to jedna z moich supermocy. Pozostałe moje moce to tworzenie lalek i dezynfekcja sprzętu zabawkowego. Mocą umysłu. Uhuhu! Chloe będzie zachwycona. Idę po nią. Pozwólcie mi zawołać dziecko. Jumpity bumpity boom! Kto chciałby pohopsać? Hopsanie! Świetnie. Pa, Chloe. Już tęsknię. I ma nas w nosie. Idziemy. Tak. Mocno mocni! Po nagrodę! Na pewno jesteście niezmiernie dumni z takich rodziców. Dzisiaj poznają metroburgowych prawdziwych tuzów. Ciastowca, superwikinga, pauzówne. Pauzówne? Tak, pauzówne. A podobno to pierwsza uroczystość, na jakiej się pojawi. Hej, supernianku, patrz jak hopsam. Idę do ciebie. Ale przypał. Jeśli nie pojedziemy na uroczystość, to nie będzie więcej okazji poznać pauzówny. Właśnie pomyślałem to samo. Na uroczystość! Co to jest? Kolejna z moich supermocy to trzymanie dzieci na krótkiej smyczy. Jeszcze żadne dziecko mi nie dało dyla. Jestem głodna, supernianiku. Zapowiadali przepyszną pogodę. Ziemniaczki! Pyszne i smażone! Billy, my musimy poznać pauzównę. Wiesz, co się przyda? Tak! Niewidzialny dinozaur z żyłką z Grywusa. Co? Nie. Spoko, bo zdecydowanie nie mam dinozaura. Cicho, dinuś. Ja mówię o naszym kolosie. Może zanudzić supernianka tym swoim wykładem o modzie. Poznamy pauzównę, zanim mama i tata zobaczą nas tu. Nogi nam się przykleiły. Istotnie tak jest. Bo ja was uziemiłem. Sprytnie, co? Billy, Nora. Wybaczcie mi, grzmotorodzice. Zakradli się, lecz obiecuję, że już żadnego z waszych dzieci nie zgubię. Berek. Zapyszyłem. Chloe. Chloe. Pauzówna gdzieś grasuje. Lecę jej szukać. Stój, Billy. Nie. Przyszliśmy tu poznać bohaterkę, ale prawdziwi bohaterowie to pan i pani Max Markaczowie. Oto wasze dziecko, gratuluję nagrody. Nigdy więcej nie będę waszym superniańkiem. No strzelił focha.
Chyba nam rośnie gimnastyczka w rodzinie. Możliwe, albo bardzo jej się chce siku. Ja chcę robić gimnastykę. Jak można odmówić takiej niuni? Oczywiście, że możesz robić gimnastykę. Yeah! Lekcje gimnastyki, co? Na pewno dacie radę wytrzymać? Damy radę, Phoebe. Tylko mówię, bo pamiętam kilka weekendów, które zmieniły się w show Barb i Hank. Hank, porozmawiaj z córką. Bez obaw, będę miał oko na mamusie. A kto będzie miał oko na ciebie? A kto będzie miał oko na ciebie? Chloe nie ruszyła się przez całe zajęcia. No więc może warto się włączyć, żeby poczuła się bardziej pewnie. Tak, na chwilę czy dwie. No, dla dziecka. Wyłącznie dla Chloe. Córciu, dlaczego nie robisz fikołków takich jak w domu? Bo ja nie chcę. No chodź, będzie zabawa. Patrz. Hop, hop. Hop, hop. Fikołko mocni! Coś wspaniałego! Czy możecie wystąpić trochę dłużej dla nas tutaj i zaangażować dzieciaki? Przykro nam, panie trenerze, ale nie jesteśmy ubrani odpowiednio. Już jesteśmy! Hop! Hop! Dziękujemy, dziękujemy. Jesteśmy fikołko mocni. Mamo, tato, już mogę gimnastykę. Za chwileczkę, córciu, bo dzieci kochają fikołko mocnych. Dobrze, zmykaj już z maty, dziecko, bo mieli państwo, robią nam zdjęcia. Słuchaj, zrobimy rzut z okręceniem fikołko mocnych. Barb, to trudny numer, nigdy nam nie wyszedł. Dziś nam się uda. Wiedzieliśmy, że to nas czeka, gdy wcisnęliśmy się w te stroje i ukryliśmy je pod ubraniami. Dobrze, robimy. Hop! Hop! Moja szyja! A moje plecy! Już mogę gimnastykę? Sprawa jest taka, Chloe. Dawno temu tatuś i ja działaliśmy pod przykrywką i wstąpiliśmy do cyrku, żeby złapać złoczyńcę. Ale nie tylko złapaliśmy złoczyńcę podczas misji, złapaliśmy fikoł bakcyla. I złapaliśmy zwykłego bakcyla. To dlatego, że klauni rzadko myją ręce. I właśnie zawożąc was na gimnastykę, mamy okazję porobić fikołki. Trochę nas poniosło i zapomnieliśmy, dlaczego tu przyszliśmy. Dla ciebie. I przepraszamy. I co ty na to? Chcesz porobić gimnastykę? A czy mogę z fikołko mocnymi? O jasne! Szkoda, że nie mamy fajnego kostiumu dla ciebie. Fikołko mocny zawsze przygotowany. Gdybyś pamiętał, nie złapalibyśmy klaunowego bakcyla. Dziewczyny, działamy. Pokażemy rzut z okręceniem fikołko mocnych. Tak! Mój Boż, sklepik Ozdóbki przyjeżdża do Skrytowic! Sklepik Oz czego? To taki objazdowy sklepik sprzedający czapki, kokardy i opaski. Wiele, wiele kokard! O, a ostatnio poszukuje daszka słonecznego. Zasłania twarz przed słońcem, a pozwala głowie oddychać. Tak, bo ostatnie 8 tajemniczo zaginęło. Noro, pomożesz mi kupić pierwszą kokardę? Czekałam całe twoje życie na te słowa. Yeah, będzie kokardomitwa. No, a nasz zamek trzeba oblać keczupem. Pójdę przynieść. Stace, patrz. Ona pompuje ten keczup zawodowo. Ma zawodową kokardę. Tak! Nie wiem, czy wiecie, że was słyszę, ale słyszę. I ten jej sarkazm. Uwielbiam. Jestem Stacy, a to Heather. Jestem Nora i wiem, kim jesteście. Dziewczynami, które przywróciły do łask kokardy. Lubię. Idea, sugestia, koncepcja. Do sklepiku Ozdóbki idziemy we trzy. Chcecie się ze mną kolegować? Opaska, fedora, wstążka. I to się składa. Ja bardzo chętnie.
Superancko. I zostaniemy bandą? Tak! Och, chwila. Przypomniało mi się. Obiecałam, że pójdę do sklepiku z moją siostrą. Ale może mogę przyjść z nią? Chwila. Pauza. Kropka. Idziesz do sklepiku z młodszą siostrą? Tak. Nie, fajnie. Noro, idąc z nami, idziesz z kumpelami. A łażenie z młodszą siostrą to niańczenie za friko. Nie szkodzi. Może Nora nie chce należeć do tria moda do przodu? Nie, ja chcę. Mogę posiedzieć z siostrzyczką kiedy indziej. Za kasę. Dużą. Czyli mówisz tak? Nie. Mówię tok. Tok! Niedobrze. Nie mogę jechać do sklepiku. Złapałam wszy. Złapałaś? Fuj. Znaczy, jak się czujesz? Martwię się, że wszyscy są też w sklepiku i dlatego natychmiast zmykajcie z domu. Ale nie idźcie do sklepiku z ozdóbkami. Ale co z kokardą? Kupię ci kokardę innym razem. Na pewno przyjedzie jakiś inny sklepik. Przecież są objazdowe. Tak, zobaczymy się za 4 do 6 godzin, po tym jak sobie pospacerujecie po mieście. Panoro... A, wie, że ją kochasz. Idziemy? Zabij te wszy! Zabiłam. Niebieska czy czerwona, Fedora? Obie. Tak! OMG, Nora. Nie bawiłyśmy się tak fajnie z kimś, kto nie jest z nami już od wieków. Cieszysz się, że nie przyszłaś z młodszą siostrą? O-o. Patrz, mamo, tam są kokardy. Nora, to jest fet urocze czy fet szpetne? Hej, gdzie ona jest? Tego nie wiem, ale to jest chyba sprzed miesiąca. Chloe, to przeurocze, że ryzykujesz w szawice, żeby kupić kokardy dla siebie i Nory. Jedna osoba się podrapie i zmiatamy stąd. Właściwie, Barb, raczej tu czysto. To znaczy, że kupię Daszek! Idę poszukać pana z Daszkiem, który mi doradzi super. Daszek! Nie cierpię Daszków, ale kocham jego żart. Te są za brzydkie dla Nory. No, ale jak to, córciu? Chcę jej kupić najlepszą kokardę, bo to najlepsza starsza siostra Miśka. Dobrze, więc szukamy, aż znajdziemy idealną kokardę dla Nory. Popatrz tutaj. Jesteś wreszcie! Znalazłyśmy kokardę, podkreśla nasze oczy, więc jak staniemy obok, cudnie zabłyśniemy! Cudna, dzięki. Nowy plan. Idziemy do galerii i tam coś kupimy. To przez twoją rodzinę? Wyluzuj, są zieloni. Ale jak to zieloni? Widziałyśmy twoją rodzinę, a twoja siostrzyczka nawijała: kocham starszą siostrę, jest najlepsza, misia! Chloe wcale nie sepleni. Fajnie ją naśladujesz. Ale mogła iść gdzie indziej i się bawić, a chciała przyjść tu dla mnie. Ale ty chcesz łazić z nami, czy z małą siostrzycką? Z wami... Tok! Nigdy. A to tok okropnie działa mi na nerwy. Ma być tak, w środku A. O, jest Nora. Czekaj. Wybiłaś te wszy? Tak. Pozbyłam się ich, żeby być z siostrzyczką. Oho. Będzie kokardo mitwa. Radosna krówka. A może wszyscy obejrzymy dobranockę? Oczywiście, że tak, słonko. Dobry wieczór, dzieci. Jestem radosna krówka. Kto się przytula? Rodzinka! Radosna krówka jest słaba. Tak, no bo kiedyś, gdy Billy i ja byliśmy malutcy, to były dużo lepsze zwierzątka. Hubert, suka! Hubert był spoko i latał według własnych reguł. O ile pamiętam, Hubert nie miał żadnych zasad. A wiesz co? Znajdziemy stare DVD z sówką i pokażemy Chloe. Nie, nic z tego. Na pewno ich nie znajdziecie. Schowałam je bardzo dawno temu. Urocze, gdy tak się starają. Chloe, mamy coś dla ciebie. Super, sówka. Nie taka zwyczajna. Weź to obczaj. Hu, hu, Hubert na to huczy. Hu, hu, Hubert na to huczy. Marno się cały świat. Przepraszam, sówko, czy możesz mi ponieść torbę z zakupami? Hubert na to huczy. Hehe,
bardzo śmieszne. Jakoś nie pamiętam, żeby Hubert napadał babcię. Córko, nie możesz zjadać cukierków bez płacenia. To kradzież. Huczę na to! Hubert na to huczy! Hubert na to huczy! Na co się cały świat! Może niedobrze, że pokazaliśmy to Chloe. To grzeczne dziecko. Hubert nie ma na nią złego wpływu. Chloe na to huczy! Chloe na to huczy! Chloe na to huczy! Wszystko przez ciebie. Gdzie jest mała? Ty ją złapałaś! Chloe na to huczy! Trzeba ją naprawić, zanim mama i tata się dowiedzą. Powodzenia! Hubert teraz rządzi małą. W życiu musimy mówić do niej stanowczo. Chloe, grzmotą mocno, wychodź stamtąd natychmiast! Koniec rozrabiania, koleżanko. Koniec z Chloe na to huczy. Zabieram Huberta. Żebyś się nie zdziwił. Nie wchodzić! Chloe, nie wolno się zamykać! Chloe na to huczy! Chloe na to huczy? Pokazaliście jej Huberta? Aha! Oż podkówkę! Wymawia się słówkę! Dziecko, stoimy tu już 2 godziny! Musimy o tym porozmawiać! Halo? Chloe na to huczy! Dobrze, koniec. Teraz wyważę te drzwi. Hank, to bez różnicy, czy jesteśmy w domu, czy przed drzwiami. Kłopot w tym, że ona ma wszystko w nosie. Musimy znaleźć coś, na czym jej będzie zależało. Chloe kocha oglądać z nami radosną krówkę, więc może to? Kapitalny pomysł, córciu. Proszę, kochani, radosna krówka. Obejrzyjmy to razem tak rodzinnie. Kto się przytula? Rodzina! Nie odbieraj tego. Wiadomo, co chcę powiedzieć. Ale co teraz? Hank, chyba bierze cię przeziębienie. O nie, jestem grzmotą. Będzie super kichnięcie! Trzymajcie się czegoś! Córciu, wyszłaś tu do nas! Bo martwiłam się o moją rodzinę. Bardzo miło, słonko, ale wszystko dobrze. Nie o was. O nich. Słyszałeś, bracie? Nie huczy już. To fajnie.